cóż to takiego? Dzwoneczek. Zawsze kiedy jest jakaś fajna akcja, to ja muszę stać w domu. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. W dzisiejszym filmiku będziemy ruszać w rejs na wyspy za poszukiwaniem skarbów. Ewelince skarbów się chce i poszukiwań. Ale ma rację. Zostaliśmy zaproszeni od naszego kolegi, który ma postawiony jacht na jeziorze Jeziorak. No i płyniemy w rejs, płyniemy na wyspy. Będziemy prowadzić poszukiwania przy użyciu wykrywacza metali. Jest tam jedno szczególne miejsce, na które na pewno zajrzymy. Zostańcie z nami, zobaczycie, co my tam robiliśmy i co udało się znaleźć wykrywaczem metali. Dotarliśmy już na miejsce, tym oto jachcikiem będziemy płynąć przez Jeziorak na naszą wyspę, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania. Spakujemy jeszcze nasz sprzęt do poszukiwań i w drogę. My już prawie gotowi, za chwilę będziemy ruszać w drogę, będziemy się odcumowywać, no i ku przygodzie. Jak myślisz, co nam się uda znaleźć na tej wyspie? Zastanawiam się nad tym, ale będę się cieszyła ze wszystkiego. Jaka skromna, jak zwykle, Ewelinka. A najważniejsze jest to, że przeżyjemy fajną przygodę. Podróż jachtem, poszukiwania na wyspie. Będziemy moczyć nóżki. I prowadzić poszukiwania. I to jest najważniejsze, ku przygodzie. I wystartowaliśmy z Siemian. Będziemy płynąć obok wyspy Lipowej, wyspy Bukowiec, aż dotrzemy do wyspy Łąkowej. Właścicielem i bosmanem jachtu jest Dawid, który też dba o nasze bezpieczeństwo, żebyśmy spokojnie dopłynęli do celu. Dotarliśmy już na miejsce. Wyspa ta i miejsce, w którym będę prowadził poszukiwania wykrywaczem metali, nazywa się Hawaje na Jezioraku. A dlatego, że od wyspy odchodzi piaskowy cypel. No i miejsce te stało się bardzo popularne wśród osób, które żeglują. Przypływają tutaj, biesiadują, odpoczywają, kąpią się. A co za tym idzie, dużo też gubią. A jak dużo, to okaże się za chwilę. Wykrywacz gotowy. No i wskakuje do wody. I jest złotówka na przywitanie poszukiwań. Z początku nie wiedziałem, co to za moneta. Przetarłem ją z jednej, z drugiej strony. I okazuje się, że to jest 20 groszy, które tutaj poleżało troszkę. No i w końcu jest i grubszy nominał. Jest piątaczek. Także szukamy dalej. Szukamy dalej. Jest szansa na to, że będzie tutaj więcej monet. Jest trochę kapsli, jest zrywek, ale też i jest grubasek. Jest piątaczek. Ja dzisiaj, to znaczy nie dzisiaj, tylko teraz, w tym momencie nie poszukuję, bo nie za dużo tutaj jest obszaru, gdzie mogłabym pochodzić. Odpoczywam sobie i popijam kawkę. Dwa kolejne sygnały. Łyżeczka i nóż. Komplecik komuś wypadł z jachtu. I wyciągam całą zawartość sita, piasek i zobaczcie, i jest łyżka. Inny wzór, inna marka, ale komplet jest. A
cóż to takiego? Dzwoneczek. Jakiś pokładowy dzwoneczek. Bynajmniej tak mi się wydaje. $50. A tutaj kolejna moneta, którą ugryzł z ząb czasu. Skorodowała nam trochę. Zrobiła się taka matowa, przyciemniała. Widać, że kilka sezonów tutaj już w wodzie leży. No i jest kolejna moneta. Tym razem moneta 5 zł z PRL-u. I też musiała tutaj trochę sobie poleżeć w tej wodzie i czekać na mnie, aż ja ją wyciągnę. Półtora godziny poszukiwań na słynnym miejscu na jezioraku, na Hawajach, na jezioraku odhaczone. Jest to kultowe miejsce, gdzie każdy żeglowiec, który wystawia jacht na jezioro, jeziorak, tutaj gości. Gości tutaj, ponieważ jest to słynne miejsce, bardzo fajne, popularne, no i dające mi, poszukiwaczowi, wiele ciekawych znajdek. Znajdek po osobach, które tutaj zawitały. Całe podsumowanie zrobimy na końcu filmu. Z tego miejsca wyszło sporo monet. Wyszły sztuczce, wyszły jakieś ozdoby. Także naprawdę jest bardzo ciekawie. A zobaczymy, co będzie w drugim miejscu, do którego teraz się udajemy. Udajemy się na kolejną wyspę, gdzie jest pomost i jest plaża. Zobaczymy, co tam gubili żeglarze. I dopływamy już na miejsce. Zaraz trzeba będzie rzucić cumę i umocować łódkę, żeby nam nie odpłynęła, a my będziemy działać w wodzie. Jest tu kilka wejść, także sprawdzimy, co tutaj siedzi w wodzie, co pogubili żeglarze. I cyk, szybka zmiana miejscówki. Szybkie dzianko i szybkie poszukiwania. Także może tutaj idzie coś jeszcze bardziej ciekawego niż na miejscu, gdzie byliśmy poprzednio, czyli na mazurskich Hawajach. Hawaje jeziorak. Na tej wyspie stało oto takie gospodarstwo. Mamy tutaj na tablicy informacyjnej zdjęcia, jak ono wyglądało. Coś musiał tutaj cudownie żyć. Daleko od cywilizacji, cisza, spokój, jezioro i natura. A obecnie, zobaczcie, zostały tylko ruiny, fundamenty i ślad, że coś tutaj w ogóle istniało. Nawet jakieś metalowe elementy. Kawałek dalej od ruin budynku znajdują się groby. Zaraz podejdziemy i zobaczymy, co to za groby. Dwa nagrobki, w miarę dobrze zachowane, natomiast nie ma żadnych tablic informacyjnych i nie dojdziemy, kto tutaj został pochowany, czy właściciele tego domu, czy ktoś inny. Natomiast tutaj na wyniesieniu w pobliżu tych dwóch grobów, przy drzewie powstała taka, jak to można nazwać, kapliczka przydrożna. A miejsce pamięci właśnie żeglarzy, którzy witali tutaj na tą wyspę i tutaj spędzali czas. I wszyscy odeszli na wieczną wachtę. Nawet tu na dole też. 2 maja 2022. Te nasze podróżowanie też daje możliwość, nie wiem, odwiedzenia takich miejsc i co? No i wysnuć jakąś refleksję, że każdy ma jakiś pomysł, żeby uwiecznić swoich bliskich. Dobrze mówię? Tak jest.
2 złote. Ewelinka magnesem rzuca. Są brania? Jeszcze nie. Obok pomostu wyciągnąłem złotówkę. I w tym miejscu nie brakuje sztuczce. Uchował się oto taki widelec. Na każdej miejscówce nad jeziorem nie braknie takich rzeczy. Tylko się cieszyć. I oto kolejna monetka, którą wyciągnę przyszły z wody. Także robi się ciekawie. Jest ciekawie, bo coś wychodzi. Nie zazdraszczaj, tylko wchodź do wody. Zimna jest. Nie zazdraszczaj, nie zazdraszczaj. Ziko 1Z. Nasze poszukiwania będą dobiegały już końca. Z tego miejsca będziemy ruszać na inne miejsca. Na magnes nie udało mi się w sumie nic takiego znaleźć oprócz jakichś tam kapselków, jakieś śmieciuszki drobne, więc tyle. Było pięknie, było miło, ale czas wracać do busa. Jeszcze. I teraz możesz prostować już, nie? No i prosto. Do lewej. Do lewej mocno, do lewej. Przeszło. Jeszcze do lewej. 3, 2. No i jesteśmy na brzegu. Jakbyś tylko nogą przy tym moście, żebym nie dobił silnikiem. Dobra, stoi. Dziękuję. Idealnie. Voilà. My już na stałym lądzie. Wybujało w jachcie, natomiast przeżycie niesamowite, popływać pół dnia do tego, co? Prowadzić poszukiwania, odkrywać nowe miejsce, to niesamowite przeżycie i też doświadczenie. Skarby w cudzysłowie też są, także co tutaj więcej brakuje? Coś zjeść. A, coś zjeść, no właśnie. Zjemy coś i ruszamy w dalszą podróż, wakacyjną podróż z busem. Nadszedł czas podsumowania tych naszych wojaży po wyspach skarbów. Oczyszczona wyspa ze śmieci, wszelkiej maści, kapsle, zrywki, jakieś tubki po maściach, dzwoneczek, może jeszcze kiedyś zadziała, także jest i dzwoneczek. Klamereczka jakaś tam od spodni czy od jakiegoś tam, od jakiejś torebki, trudno powiedzieć. Co, sztuczce, tego to nie brakuje, są jachty, są sztuczce, klucze do naprawy też często można spotkać przy pomostach, gdzie są jachty. No i monety, 1, 2, 3, 4, 5 monet z okresu PRL, no i współczesne, obiegowe, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 40, 17, 60, 17, 80 i 10 groszy. No i jeszcze na brzegu trafiła się taka oto 10-feningówka z 40 chyba drugiego roku. Tak przypadkiem, ale niestety, takie rzeczy też się trafia w takich miejscach. Czy to wszystko jest dużo, czy mało, ocencie sami. Hanie ominęła ta cudowna przygoda. Rejs. Płakała nam bidna, no ale co zrobić, nie zawsze możemy ją wziąć, nie wszędzie. Musimy też dbać o twoje bezpieczeństwo. No tak,
to co znaleźliśmy jeszcze leży przed nami, mogliście to też zobaczyć i też uczestniczyć w tych poszukiwaniach. Ewelinka, coś na koniec, na zakończenie? Na zakończenie będziemy się z Wami żegnać. Zapraszamy Was na kolejne nasze odcinki. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, do subskrypcji. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.